Panie marszałku, panie senatorze, w tej ostatniej kwestii, o której pan mówił, kwestie kar. Czy mógłby pan dokończyć, bo to był bardzo ciekawy wątek dyskusji na komisji, w jaki oto sposób się odbywa, bo karę się nalicza, potrąca i co się dzieje w Polsce z tym? Czyli w jaki oto sposób, czy my płacimy te pieniądze, czy nie płacimy? Jeśli pan senator nie pamięta, to ja pana ministra jeszcze raz o to zapytam. To jest jedno pytanie. I drugie, tu wiele pytań dotyczyło tej konferencji, która była przed komisją. Tytuł był prawdziwy czy nieprawdziwy, żeby nie używać słowa, kto razi to słowo. Czy mógł pan powiedzieć, jaka była konkluzja z tej konferencji? I czy pan zgadza się z opinią NIK-u, że rząd rozbudowuje wydatki pozabudżetowe, aby je wydawać swobodnie i w pewnym ukryciu? Także te trzy pytania. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie senatorze. Ostatnie odpowiedź na ostatnie pytanie. Oczywiście, że to był największy zarzut też stawiany na posiedzeniu komisji. Zresztą nie tylko naszej, bo to relacje z poszczególnych innych komisji branżowych też to podatkowano, że po prostu jakby wyprowadzanie budżetu do innych funduszy jest najbardziej szkodliwe z punktu widzenia finansów publicznych i przejrzystości w gospodarce. To jest jedna odpowiedź i to jest jakby w zasadzie od wielu, to jest na tym posiedzeniu, ale od wielu lat właściwie o tym ciągle mówimy. Natomiast kwestia tych kar, one są naliczone i płacone. To nie jest gdzieś tam zawieszone w próżni, tylko po prostu to jest tak samo jak za turów, zostały zapłacone te pieniądze, większe zdecydowanie niż to, co oczekiwała strona czeska, gdy chciała rozmawiać tylko na poziomie firmy, prawda, czyli tej kopalni Turów i tego powiatu czeskiego, żeby załatwić te problemy, które tam wychodziły, to no, tam powiat czy województwo, taka jest struktura w Czechach, to nie ma jakby znaczenia, czyli samorządu po tamtej stronie. I zapłaciła Polska ostatecznie dużo więcej niż chcieli Czesi. I to jest smutne po prostu. To, co powinno być załatwione lokalnie na dole, wymagało później spotkania premierów, ministrów i różnych rzeczy. No to jest po prostu, że państwo nie funkcjonuje w warunkach takich naturalnych procesów, prawda? Co jest na dole do załatwienia, powinno być załatwione na dole. Panie marszałku, jeśli mogę, bo pan na to nie odpowiedział, czy konkluzja była, czy to jest budżet prawdziwy, czy nieprawdziwy? No zarzut był na tym seminarium, ale to nie na komisji, ale na tym seminarium był oczywiście, że ten jest no nieprawdziwie przygotowany, prawda, że po prostu, że powinna być daleko inaczej przedstawiona ta ustawa budżetowa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.